Cześć, witam Was w kolejnym filmie. I przychodzę dzisiaj tak bardzo spontanicznie, bo już myślałam, że mi się nie uda tego filmu nagrać. Ale znalazłam pół godziny i mam nadzieję, że mi się uda, tak? Pół godziny, więc mam nadzieję, że mi się uda nagrać. Chciałam dzisiaj opowiedzieć, tak jak pewnie po tytule już widzicie, o różnicach kulturowych, które jakby zrobiły na mnie największe wrażenie tutaj w UAE. I zacznę od tego, że jak zawsze będę mówiła o tym, jak to wygląda u nas w Bahrajnie, nie o tym, jak to wygląda w Dubaju czy w Abu Dhabi, bo to są trochę zupełnie dwa inne światy. Mamy znajomych, którzy mieszkają w Dubaju i zawsze jak przyjeżdżają do nas w odwiedziny, to mówią, że się czują niemalże jakby przyjechali do innego kraju. A jest to spowodowane tym, że w Dubaju po prostu jest więcej białych ludzi, jeżeli mogę tak powiedzieć, i tamte zasady związane z kulturą i z religią są troszeczkę mniej, nie chciałam powiedzieć, że respektowane, ale może są po prostu mniej zauważalne, bo jest więcej, właśnie jak powiedziałam, białych ludzi, którzy nie są muzułmanami, którzy przyjeżdżają na wakacje i tak jak możecie widzieć, teraz strasznie dużo polskich gwiazd i gwiazdeczek przyjeżdża do Emiratów, znaczy do Dubaju w sumie, na wakacje. Wrzucałam zdjęcia w super polskich sukienkach, dekoltach, to mam walenie, to chyba nie do pomyślenia, żeby tak wyjść na ulicę. Więc chociażby to jest najlepszy przykład, jak różne są to miejsca, mimo że one są dość blisko siebie. No i zaczynając to, tak jak już wspomniałam, wszystkie te różnice kulturowe tak naprawdę wynikają tylko i wyłącznie z tego, że jest to kraj muzułmański, a w islamie bardzo ważną rolę odgrywa, jakby to powiedzieć, rozdzielność płci. Tak, że mężczyźni mają jakby swoje zadania i zajęcia, a kobiety mają swoje. I tak naprawdę to do tej pory jest przestrzegane. I najprostszym przykładem jest na przykład autobus, w którym panie siedzą z przodu, panowie siedzą z tyłu. Oczywiście jest dozwolone, jak ja jechałam z moim mężem, że on stał po mnie, ale w momencie, kiedy tam było trochę więcej pań, to musiał sobie pójść do tyłu. A bierze się to stąd, że w tej kulturze muzułmańskiej kobieta ma swoją taką przestrzeń dookoła siebie, która jest jakby taka, nie chciałabym powiedzieć przedłużeniem ciała, tak? Ale jest taka przestrzeń, którą ona respektuje jako swoją własną dookoła i oczekuje, że żaden mężczyzna jakby nie naruszy tej przestrzeni i nie podejdzie zbyt blisko. Ja pamiętam takie sytuacje, jak ja tu na początku przyjechałam i nie wiedziałam, o co chodzi tak do końca, że jak szłam przed ulicą, czy w centrum handlowym, czy gdziekolwiek i szedł mężczyzna naprzeciwko mnie, to on nagle zaczął takim łukiem mnie omijać i dopiero potem po czasie tam, nie pamiętam, kto mi nawet to wytłumaczył, bo to chodzi o to, że on nie robi tego, że nie chciał koło mnie przejść albo nie wiem, coś jakby w negatywnym tym sensie, tylko po prostu to jest wynik jakby respektowania tej przestrzeni, którą dla muzułmanina każda kobieta ma i życzyłaby sobie, żeby jej nie naruszać. I to jest właśnie chyba taka największa, ta rozdzielność płci była dla mnie taka najbardziej zaskakująca, mimo że wiedziałam, że ona tutaj jest. Ale jest to bardzo zauważalne też na przykład w takim codziennym życiu, że często jest tak, że kobiety spędzają czas razem, mężczyźni spędzają czas razem. Na przykład jak pójdziecie u nas do Starbucksa, to zwłaszcza w piątki po 12.30, czyli po tej najważniejszej piątkowej modlitwie, kiedy jest też nazwane kazaniem, to w Starbucksie siedzą sami mężczyźni i oni po prostu siedzą i rozmawiają, wiecie, telefonami się bawią, nie robią nic takiego. Ale to jest taka męska typowa rozrywka tutaj, znaczy rozrywka, tak można powiedzieć. A kobiety w tym czasie siedzą w domach z dziećmi i tam gotują i robią takie oto przyziemne sprawy. I generalnie mężczyźni się do tych spraw domowych raczej nie wtrącają, bo oni siedzą w Starbucksie. Więc mówimy, że zawsze jest biało, bo oni noszą kendory, dirdasze, czy jakkolwiek kto to nazywa. One są oczywiście białe w większości, więc jest w Starbucksach zazwyczaj biało. Jest też tak przyjęte, że nie okazujemy uczuć sobie. Znaczy, jak spotykają się kobiety, to one oczywiście mogą się na przywitanie
pocałować, tam przytulić czy coś. Ewentualnie mężczyźni się spotykają, to oni tutaj stykają się nosami. Tak jak zawsze ja myślałam, że Eskimosi się nosami stykają, tak się okazało, że na Bliskim Wschodzie mężczyźni się tak wydają. Więc to jest okej, okay, ale pomiędzy kobietą a mężczyzną kontakt fizyczny jest raczej nie jest, znaczy nie jest tak, że nie jest mile widziany, ale należy się zachować taką powściągliwość, tak? Widuje się, że na przykład ktoś idzie z kimś za rękę, ale na przykład nie ma takiego wylewnego pokazywania uczuć, że ktoś kogoś przytula, czy się jakoś tak namiętnie całuje. W ogóle takie rzeczy tutaj nie istnieją, więc też trzeba się na to przygotować. Dla mnie to było trochę trudne, bo z moim mężem często za rękę chodziłam. Nie było dla nas takie dziwne, że szliśmy i na przykład on mnie przytulił. No a teraz już tak, już się przyzwyczailiśmy. No czasami się zdarza, że idziemy za rękę, ale to też jak za dużo ludzi dookoła nie ma. Po prostu to stwarza taki dyskomfort, bo ludzie się patrzą i tak, wiecie, tak jak nie wiem, w Polsce ktoś nago na ulicę wyszedł, to takie masz wrażenie, że robisz coś takiego strasznego. I tak jest poruszenie, tak się patrzą w ogóle. Więc staramy się chować do tego jakiś tam dystans i umiar. Możemy żyć bez przytulania z zewnątrz. Dużo też różnicą kulturową związana właśnie też z religią, z tradycją. Na przykład był ślub, na którym byliśmy. Nie wiem, czy już kiedyś o tym opowiadałam, ale było to dość specyficzne przeżycie dla mnie, ponieważ oczywiście mężczyźni bawili się osobno, kobiety bawili się osobno. Są takie wesela, na których wszyscy rodzinom się bawią i podobno tak już jest coraz częściej. No my byliśmy na takim tradycyjnym weselu i wyglądało to tak, że był budynek i panie były w środku. Panowie byli na zewnątrz, ale mieli stoły z jedzeniem w środku, więc oni tak sobie chodzili na zewnątrz, na zewnątrz, wewnątrz, tak sobie spacerowali. Oczywiście mężczyźni tam wszyscy wyglądali tak samo i ubrani byli w kandory i mój mąż powiedział, że za chińskiego boga nie był w stanie chodzić, który jest panem młodym. Naprawdę, po prostu przyszedł tak, jak się to dzień ubiera i nawet w sumie nie wiedział, bo zaprosiła nas mojego męża koleżanka na ślub, bo to był ślub jej siostry. Więc tak naprawdę myśmy nikogo nie znali poza tymi osobami, które pracują z moim mężem, to było 10 osób, a myślę, że tam było około 300. No i ja tam poszłam do środka. Oczywiście jak weszłam, to słyszałam, wow. Wszystkie panie były w takich sukienkach, jakby szły na jakiś, nie wiadomo jaki bal, ale po prostu im bardziej się błyszczały i jakieś takie jaskrawe kolory miały. Oczywiście tutaj wszystkie gorsety miały. Niektóre miały rękawy, ale te rękawy też były na przykład cieliste. Ale raczej miały takie gorsety, ewentualnie jakieś takie ramioczka, czy były takie odkryte na górze. Henny miały od łokci po same palce. Fryzury takie wielkie, że ja się zastanawiałam w ogóle, czy to zaraz się nie rozpadnie. Makijaże to już w ogóle były kosmiczne. Po prostu się zastanawiałam, czy to tak można zdjąć jak maskę, po prostu takie warstwy. I wszystko takie geometryczne, wyrysowane. Ja mówię, o nie, to już było dla mnie takie, wiecie, co się dużo dzieje tutaj. I tak naprawdę całe to wesele polegało na tym, że te dziewczyny, one się tak wystroiły i tak się rozebrały, bo były tam również mamy, w sensie kobiety, które szukały żon dla swoich synów. Więc to też był taki trochę, wiecie, jakby taki. Nie myślałam powiedzieć, że to był taki tak, ale no to tak więcej wyglądało, że te kobiety tak na siebie naprawdę patrzyły i mówią, ty może ty będziesz moją synową, ty też nie jesteś taka brzydka. Generalnie to mniej tak wyglądało, no tam chodziły i tak wiecie, jak takie, nie, takie uprzedmiotowające dla mnie to było trochę. Ja się nie czułam dobrze w tej sytuacji, znaczy jakby mnie to nie dotyczyło, ale samo patrzenie na to było takie dziwne, bo ona tak po prostu jakby się próbował sprzedać jak najlepiej, tak? Pokazać się ze mną czasem. To było trochę dziwne. I nigdy nie było panny młodej. Były stoły zestawione, tam wszyscy siedzieli, jedli. Jakaś cicha muzyka grała, oczywiście żadnych tańców nie było. I przez całą tą salę był taki wybieg. I nagle się zrobiło takie poruszenie, przejechała panna młoda i ona przez ten wybieg przeszła w takiej sukience, po prostu ona chyba ważyła za 30 kilo. Było widać, że ona nawet nie miała siły za bardzo iść w tej sukience. Była tak długa, że taka pani przed nią szła i jej sukienkę tak odwijała z przodu, bo była na nią po prostu aż tak za długa i ona była tak ciężka, że ta dziewczyna miała tak smutną minę, że ja się zastanawiałam,
czy ten ślub to w ogóle jest dla niej jakakolwiek przyjemność. No i w sumie tak naprawdę jak ona przyszła, ta panna młoda, tam porobiły sobie jakieś dziewczyny z nią zdjęcia i był koniec wesela. I nagle się wszyscy zaczęli rozchodzić do domu i w sumie to może trwało ze 2 godziny. I to było tyle. Są podobno właśnie, tak jak wspomniałam, takie wesela, gdzie się wszyscy razem bawią, jest muzyka, są jakieś tańce. Oczywiście nie jest tak, że każdy może zatańczyć z każdym, tylko tam wiecie, mąż z żoną, albo idzie z córką, brat z siostrą, na takiej zasadzie. Ale po prostu jest więcej już takich koedukacyjnych wesel. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? Na przykład jeszcze też, a propos takiego życia codziennego, to bardzo często się widzi, że jak idzie rodzina, to mężczyzna idzie te 2 kroki z przodu zawsze, a kobieta idzie z tyłu, zanim ewentualnie jeszcze bardziej z tyłu idzie niania z dziećmi, ale widać ten jakby, nie chciałam coś powiedział, widać, że ten mężczyzna idzie zawsze tak trochę z przodu, on z nią nie rozmawia. To jest też takie dziwne, bo jak my idziemy z mężem, z chłopakiem czy z kim, to rozmawiamy, a oni po prostu ze sobą nie rozmawiają. To jest też takie trochę dla mnie dziwne. Domy też budują w taki sposób, oczywiście tylko ci najbogatsi, bo nie każdego stać na to, żeby budować taki dom, że budują 2 identyczne domy obok siebie, które są połączone taką wspólną częścią. I jedna część jest dla mężczyzn, druga część jest dla kobiet. I jak się spotykamy w tej wspólnej części, ewentualnie żona z mężem gdzieś tam śpią razem, oczywiście. Ale to też nie zawsze, oni się mogą tylko spotykać w wielkich celach. I na przykład właśnie byłam kiedyś w odwiedzinach u takiej jednej lokalnej pani, to właśnie było, że tutaj musisz iść tędy, to jest wejście dla kobiet i one tam się czują swobodnie, bo one mogą zdjąć to wierzchnią ubranie, mogą po prostu się odkryć, jak ja to nazywam. I wiedzą, że tam na pewno żaden mężczyzna nie przyjdzie. I na przykład często jest też tak, że jak się zaprasza kogoś na przykład na urodziny, zapraszaliśmy naszego syna, czy jak ktoś nas gdzieś zaprasza, to mój mąż się zawsze pyta, albo zawsze informuje, jak my zapraszamy, że tak, możesz przyjść z żoną, synem, z rodziną po prostu. Bo zdarzyły się takie sytuacje, że mój mąż zaprosił kolegę z pracy, on przyszedł sam. Bo jak mężczyzna zaprasza mężczyznę, to znaczy, że zapraszam ciebie, a nie zapraszam ciebie z rodziną. I były rodziny, nasi sąsiedzi mieli właśnie taką sytuację, że zaprosili tam jakichś znajomych od sąsiad z pracy, zaprosił kolegę, no przed sami był zdziwiony. Tak, to co mam zadzwonić do żony, żeby też przyjechała z dziećmi. Urodziny były 2-letniego dziecka, on przyszedł sam, bo jakoś tak nie zrozumiał do końca, że jak są urodziny dziecka, to można przyjść z dzieckiem, z żoną na przykład. Więc są takie zabawne sytuacje, kiedy dla nas jest coś oczywiste, a dla nich nie i trzeba dokładnie wszystko, żeby było jasne, żeby nie miał wątpliwości powiedzieć. Ale już po tylu latach też takich sytuacji jest coraz mniej, bo my mamy większą wiedzę i świadomość na temat tego, co może być powodem jakiejś takiej sytuacji, nie tyle, że śmiesznej, ale niekomfortowej, albo takiej, że po prostu nie mamy ochoty ani my się czuć źle, ani wprowadzać kogoś w zakłopotanie. Więc już nam to życie społeczne idzie coraz lepiej, że tak powiem. Takie też, a propos właśnie tej rodzinności płci, na przykład jest u lekarza, że jak idziemy do przychodni i mój mąż pracuje w szpitalu i jak ma mieć pacjenta kobietę, no to ona musi wyrazić zgodę. Jak ja na przykład idę do lekarza i pacjent i lekarz kobieta jest na przykład zajęta, to się mnie pytają, jak chcesz, możesz poczekać krócej, ale będzie mężczyzna. Jak mi to nie przeszkadza, to okej, mogę iść, tak? Ale zawsze jest pielęgniarka w gabinecie. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że lekarz mężczyzna jest z kobietą sam. Przychodzi zawsze pielęgniarka wtedy. I to akurat nie przeszkadza. Nie wiem, tak w ogóle nie, jest to poza moim jakimś takim obrębem zainteresowań. Czy to mężczyzna, czy kobieta. Lekarz to jest lekarz dla mnie. I z powrotem musiałam wymienić baterię. I właśnie a propos tego lekarza. I często jest na przykład też, tak jak nasz synek był w szpitalu, że nie mogliśmy zostać obydwoje, mimo że sala była na 2 pacjentów i tylko nasze dziecko tam było. Powiedziano nam, że mąż nie może zostać, bo jakby na przykład było jakieś jeszcze jedno dziecko przyjęte, to była noc, było przyjęte z pogotowia, to może się tak trafić, że będzie z mamą. To pewnie byłoby dużym prawdopodobieństwem i ona może sobie nie życzyć obecności żadnego mężczyzny.
w środku, więc nie mógł zostać z nami. Ale też a propos tego, jak jest on zwyczaj w szpitalu, to mój mąż mógłby Wam opowiadać bardzo dużo historii takich, że nawet nie będę tutaj mówić, bo to by był osobny film, może kiedyś mi się uda na mnie, żeby trochę poopowiadał, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, ale naprawdę to są takie historie, że dla nas to czasami śmieszne, ja wiem, że może nie powinniśmy się śmiać, ale są dla nas takie rzeczy trochę nierealne i to, jak się ludzie zachowują i jak traktują szpital, że czasami naprawdę aż ręce opadają, bo to, co dla nas jest oczywiste i nie jedziemy z zatwardzeniem do lekarza, to tak potrafią na emergencji przyjechać, bo ktoś ma zatwardzenie. Przepraszam za taki przykład, no ale to lepiej obrazuje. I tak naprawdę chyba, jeżeli chodzi o te różnice kulturowe, to chyba tyle. Tak opowiedziałam Wam tak naprawdę z głowy, co mi ślina na język przyniosła. I jeżeli wybieracie się do Emiratów, to ja Was bardzo zachęcam do tego, żebyście nie siedzieli tylko w Dubaju, tudzież w Abu Dhabi, tylko pojechali właśnie na przykład do Al Ain, czyli tutaj do nas, ewentualnie do Ajmanu, do Ras Al Khaimah. To są takie, chociaż Ras Al Khaimah i Ajman są takie bardziej chyba też już na turystykę nastawione, ale nasz Al Ain jest daleko od morza, więc tutaj jakby nie jest nastawione na turystykę. Tutaj jest troszeczkę inny klimat, bez sucho. Tutaj bardzo dużo lokalnej ludności mieszka i naprawdę można zobaczyć taką zupełnie inną twarz Emiratu. Więc jeżeli się wybieracie, to ja bardzo serdecznie Was zapraszam do Al Ain. I wbrew pozorom to nie jest taka wiocha, w której nic nie ma, tak jak niektórzy myślą, jak mieszkałam w Dubaju, że a po co do Al Ain. Wbrew pozorom jest tutaj parę fajnych rzeczy do zobaczenia, więc jeżeli macie zamiar się wybrać na wakacje do Dubaju, to chociaż na jeden dzień przyjedźcie do Al Ain. Tylko tak najlepiej właśnie pójdę, bo wtedy najwięcej ludzi jakby jest na zewnątrz, najwięcej ciekawych rzeczy można zobaczyć. Właśnie z takich kulturowo-codziennych spraw. I to jest chyba wszystko, co chciałam Wam się poopowiadać. Ja lecę odebrać synka z przedszkola, żegnam się z Wami i widzę się z Wami w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa!